Cześć, jestem Agnieszka. Chciałam zaprosić Was na pielgrzymowanie z Grupą Niebieską. Ja swoje pielgrzymowanie rozpoczęłam 9 lat temu. Miałam wówczas 17 lat. Nie pamiętam już teraz, z jakiego powodu zdecydowałam się wyruszyć z Niebieskimi do Częstochowy. Ale teraz wiem, że sam powód pójścia na pielgrzymkę nie jest istotny. Istotne jest, co z tej pielgrzymki wyniesiemy, czym się nakarmimy. A gwarantuję Wam, że jest to bardzo obfita uczta dla duszy i dla serca. Uczta, na którą z utęsknieniem czeka się 337 dni w roku. I myślę sobie, że nie jest ważne, czy jesteś teraz blisko Boga, czy daleko. Czy może masz wątpliwości, czy On w ogóle istnieje. Ważne jest, gdzie będziesz za jakiś czas. I pielgrzymka jest właśnie takim najlepszym czasem, żeby pogłębić swoją wiarę. A jeżeli nadal szukasz Boga, jest to najlepszy czas, najlepsze miejsce, gdzie Boga odnajdziesz. Przekonasz się, że w Twoim życiu może był od zawsze, że najzwyczajniej zagubiłaś Go w codzienności. Niesamowite jest też to, jaką relację możemy nawiązać z Bogiem i z drugim człowiekiem na pielgrzymce. W jakich najprostszych rzeczach możemy odnaleźć Boga. W kawałku trawy, na którym możemy odpocząć, czy w kubku wody, który poda nam nasz brat, siostra, bo tak się zwracamy do siebie na pielgrzymce. Także jeżeli chcesz przeżyć taką niesamowitą ucztę duchową, to zapraszam do wyruszenia na Jasną Górę już 4 sierpnia tego roku razem z Grupą Niebieską. Zapewniam, że jedyne, czego będziesz żałował, żałowała, to to, że pielgrzymka dobiega końca. Pozdrawiam.